podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. I już na wrzesień 2023 roku planowane są przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji. Faworytem jest partia Smer SD, na czele której stoi były prezydent i były premier Słowacji, Robert Fico. Polityk ten jest znany ze swoich licznych wypowiedzi krytycznie odnoszących się do bezwarunkowego wspierania przez Słowację Ukrainy. I też warto podkreślić, że ta retoryka partii SMER no, bardzo mocno jest skorelowana z tendencjami, z trendami występującymi we w słowackim społeczeństwie. Aż 69% Słowaków odrzuca pomoc wojskową dla Ukrainy. Jeszcze więcej, bo aż 76% słowackiego społeczeństwa zdecydowanie sprzeciwia się sankcjom nałożonym na Rosję. Jeżeli do tego jeszcze spojrzymy na takie na takie badania, które wskazują, iż 17% Słowaków obwinia o wojnę Ukrainę, a 34% twierdzi, że rosyjska agresja została sprowokowana przez Zachód, no to widzimy, że łącznie 51% spo, społeczeństwa słowackiego wcale nie postrzega Rosji jako winowajcy wojny przeciwko. Ukrainie. Tak patrzy tylko 40%, 40 Słowaków. No i biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd Słowacja należała do tych państw, które, które bardzo mocno wspierały Ukrainę, także wojskowo, no ta wolta polityczna byłaby niezwykle istotna także z punktu widzenia, z punktu widzenia geopolitycznego biorąc pod uwagę wielkość Słowacji to rzeczywiście pomoc, której do tej pory udzieliły Ukrainie jest bardzo bardzo duża. Słowacja była jednym z pierwszych krajów NATO, które w roku 2022 dostarczyły na Ukrainę system obrony powietrznej S300. W tym roku na wiosnę Słowacja przekazała również całą swoją flotę myśliwców, czyli 13 samolotów MiG-20 9 i ochronę przestrzeni powietrznej Słowac Słowacji rząd w Bratysławie powierzył Polsce Czechom i Węgrom. Z kolei niemiecka jednostka wyposażona w system Patriot przynajmniej na razie ma zabezpieczać obronę przeciwrakietową, właśnie Słowacji. Także widać, że ten wysiłek naprawdę jest spory i Słowacja w dużej mierze rozbroiła się, jeśli chodzi o, kwestie, o siły powietrzne, o obronę, obronę powietrzną. I dotychczasowe rządy tak naprawdę były wyraźnie proukraińskie. I, i, I tutaj mamy do czynienia z bardzo silną woltą w samym społeczeństwie słowackim, które absolutnie nie godzi się na tak bezwarunkowe, na tak daleko idące wsparcie udzielane, udzielane Ukrainie. Polityka rządu w Bratysławie, a głos ulicy zaczęły być coraz bardziej rozbieżne na Słowacji, podobnie zresztą jak w Czechach, dochodzi do bardzo dużych demonstracji właśnie przeciwko tak daleko idącej pomocy dla, dla Ukrainy, co zresztą także premiuje inne partie, inne partie opozycyjne, inne partie, które również mogą zaważyć na tej wolcie geopolitycznej w, na Słowacji. I myślę, że warto tutaj także wymienić inną partię socjaldemokratyczną, czyli HLAS SD, kierowaną przez Petera Pelegriniego, który zresztą wcześniej także należał do, do partii SMER, był także współpracownikiem Roberta Fico, był zresztą kiedyś. Nazywany bardzo nawet bliskim takim zaufanym człowiekiem Ficy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, to jest to polityk no. Powiedziałbym bardzo elastyczny, i myślę, że absolutnie nie można tutaj wykluczyć współpracy, z właśnie, Hla Hlasu z partią, z partią Smer, i także przyłączenia się do tej retoryki, do tej narracji, które, którą prezentuje właśnie Robert, Robert Fico. A wszystko to dzieje się, Szanowni Państwo, w tym. Całej takiej narracji, którą serwuje rząd w Bratysławie, o oddziaływaniu rosyjskiej dezinformacji, o właśnie różnego rodzaju braku zaufania do instytucji państwowych, w tej oficjalnej narracji, którą prezentuje słowacki rząd, jest bardzo mocno eksponowana tak zwana. Cytuję prorosyjska kampania dezinformacyjna, i tak dalej, i tak dalej. No, ta narracja jest znana również, również w Polsce, natomiast społeczeństwo słowackie zachowuje się zupełnie inaczej niż społeczeństwo polskie. Choć tutaj także dostrzegłbym Parę elementów zbieżnych, a mianowicie w obu społeczeństwach, i polskim, i słowackim, także w społeczeństwie, na przykład czeskim, widać tendencje wzrostowe, jeśli chodzi o ten odsetek społeczeństwa, który chciałby przywrócenia normalnych relacji gospodarczych z Rosją, czy przynajmniej częściowego przywrócenia tych, tych relacji. Zresztą jeśli spojrzymy na trendy w Polsce, to, to nie ma większości w społeczeństwie, jeżeli chodzi o zerwanie na przykład relacji dyplomatycznych z federacją, z federacją Rosyjską. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o te tendencje w skali całej Europy, również są to tendencje rosnące, jeśli chodzi o chęć właśnie przywrócenia tych relacji gospodarczych z Rosją, o czym w Wspominałem w jednym z ostatnich odcinków, powołując się na Europejską Radę, Radę Polityki, Polityki Zagranicznej i ta ECFR. Ten, ten europejski think tank, ten ośrodek analityczny wyraźnie wskazywał, że w kilkunastu państwach europejskich już zaczyna przeważać ta chęć przywrócenia przynajmniej częściowych relacji gospodarczych z Rosją. W mojej ocenie ten trend będzie trendem wzrostowym, i warto to oczywiście mieć, mieć na uwadze także kształtując politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa i politykę obronną Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję państwu za uwagę.